kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś na odcinku powracam z nowymi aplikacjami Slime Squishy z tapetami. Jest ich dość sporo, bo aż 6, więc je wszystkie tutaj razem przetestujemy, ściągnęłam w moim App Store i będziemy sprawdzać, czy dana apka się opłaca, żeby ją zainstalować na telefonie, czy raczej po prostu i ją wyrzucić, więc zapraszam Cię na odcinek, ale pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ codziennie produkuję tutaj dla Was oto moje materiały, więc zabieramy się do testu! Właśnie przychodzę do Was z nowymi aplikacjami związane ze slime, z tapetami slime i nawet ze squishy. Ostatnio postanowiłam wejść w App Store, bo ponieważ ja mam iPhone'a, zapewne będziecie pytać, jaki to jest model telefonu. To jest iPhone 7 Plus. Na takim działam, na takim pracuję, więc nie każda aplikacja, którą Wam tutaj pokażę, będzie u Was na Androidzie, ponieważ wiem, że bardzo często o to pytacie, a ja się troszeczkę nie znam, które jest na iPhone, które jest na Android i gdzie takie informacje szukać, więc ściągnęłam wszystkie nowe, które pojawiły mi się w App Store. I oczywiście u Was to się może nazywać jakiś sklep z aplikacjami, troszeczkę nie wiem, jak już to się nazywa na Androidach. Oczywiście mam tapetę slajmową. Jak oceniacie moją tapetę slajmową? Mi się ona bardzo podoba, więc po prostu ją sobie tutaj wkleiłam. I zaczniemy od Squishy Maker, nie wiem, jak to się tam dalej nazywa. Mam wyłączony internet, żeby nie wyświetlały mi się reklamy. Nie wiem, czy jest może głos do tego. Okej, okay, jest jakiś głos. No dobra, to może damy play, no bo to jest mój pierwszy raz, więc wybaczcie, jak nie ogarnę czegoś. Liczę na Waszą wyrozumiałość, więc lecimy, okej. Okay. No to tak, nie? Udało się? O dobra, udało się, wycięliśmy jakiś kształt. Szkoda, że nie mogłam sobie ustalić kształtu wcześniej, no ale dobra. I teraz co ja robię? Nadaję kolor, tak? Aha. Jakieś tam kolorki poleciały, troszeczkę to jest takie dziwne. I co, teraz idę to wypiekać, czy co? Trochę nie wiem, na czym to teraz polega, nie umiem ocenić danej sytuacji. A, dziękuję. Gratulacje, zrobiliśmy babeczkę, no i co dalej? Aha. Do you want to unlock all? No bym chciała. A co do tego jest potrzebne? Internet! Okej, okay, no i mamy babeczkę. I jest tutaj na przykład, zobaczcie, ten jednorożec, który ja miałam z oszą tutaj na dole. Możemy się domyślić jakieś kształty. To wygląda jak popcorn, to jest lód, tu jest jakiś misiek. Może możemy zrobić jeszcze jednego. Zobaczcie, jak ja klikam na jakiś, to tutaj wyskakują mniej więcej jakieś squishy, możemy spotkać, ale nie było jakiejś super hiper zabawy z tym squishy. Aha, odblokuj wszystkie za 5 dolarów. Słyszycie, jak ono krzyczy? Dobra, to jest troszeczkę śmieszne i nawet mi się podoba, ale nie do końca mnie to satysfakcjonuje z prostego powodu, ponieważ no przy slime to tam było więcej takich etapów do roboty, że tak powiem. No dobra, zrobimy jeszcze raz. Ciekawe, czy wytnie nam to samo. A, coś innego. Dobra. Teraz powstanie jakieś inne squishy. No, halo. Co obstawiacie? Co to będzie? Bo ja obstawiam, że może to być jabłko. Dobra. A, dobrze zgadłam. Jabłuszko. Ale to totalnie strzelam. No i teraz jest do jakiejś maszyny, żeby to wysuszyć. Tak mi się wydaje, jak się pomaluje, no to trzeba wysuszyć, nie? Umyć? Nie wiem. Czy ktoś z Was grał w tę aplikację? Gratulacje. Okej, okay. No i każdy reaguje tak samo, squishy. Tak, każdy tak samo reaguje. No i możemy tutaj odblokować wszystkie. Jeżeli chcecie, żebym poświęciła odcinek na odblokowanie wszystkich lub kiedyś Wam pokazała, to koniecznie dajcie znać mi w komentarzu, bo lecimy do kolejnej aplikacji. Kolejna aplikacja Slime Wallpapers, czyli oczywiście to, co możemy mieć jako tapetę na telefon. I ją można jakoś dotykać, ona jest live. Okej, okay, teraz spróbuję. Tu jest simulator. Okej. Okay.
chciałabym to dotknąć. O, ale będzie śmiesznie, jak nie będę wiedzieć, co tutaj do zrobienia jest. A, trzeba live'a kliknąć. A, coś się stało, wyszło mi, jeszcze raz wejdziemy, nie wiem, może tutaj jest potrzebny internet. Ok, long press the screen to simulate slime. Ok, a wallpapers? Czy coś się tutaj dzieje, czy tutaj jest potrzebny? O, ta tapeta mi się podoba, no ale jak zrobię screenshota, to co mi wyjdzie? No wyjdzie mi z tym wszystkim, No to słabo troszeczkę, usuń zrzut ekranu. Aha, dobra, save. Tak, okej. A takie simulator? Chociaż ja pamiętam, to są te z aplikacji, tej pierwszej, co mi kiedyś pokazaliście, co nie? Dobra, to też save. Aha, no jak chciałam tą taką ruszającą się, to mnie wybija, nie wiem dlaczego. Dobra, no to spróbuję tą save. A to tam było napisane live, okej, dobra, jeszcze raz. Nie wiem, co się dzieje, czy potrzebny jest internet do tego? No, zaraz sprawdzimy. Czekajcie. Internet uruchomimy, może będzie z tym lepiej. Jakieś esy. Ja dlatego wyłączyłam, bo wiem, że potem na fejsie wszyscy do mnie piszą, jakieś wiadomości będę dostawać. O, widzicie, już na dole się pojawia reklama TikToka. Nie ruszę się nic. Nic się nie rusza, nawet jak uruchomić live. Dobra. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, co z tym zrobić. Save. Save. AliExpress. Nie, no super. No, oh my god. Wyłączę internet. Nie ma to tamto, a potem będą szaleć. Wchodzimy na kolejną aplikację. To są już aplikacje z robieniem slime'ów. Jest DIY Slime Maker. Nie jestem pewna, czy się tak nazywa i nie jestem pewna, czy już nie mieliśmy tej gry. Okej, okay, let's play. Slime Maker. Slime Maker. No czerwony. Aha, okej, okay, to jest taki wstęp. Dobra, kumam. Lecimy robić slime'a. Jest miseczka, jest szklanka wody i jest borax. Dobra, czyli to jest taka apka, która uczy nas, jak robić slime. To szkoda, że tego nie odkryłam kiedyś przed... przed robieniem ogólnie slajmów. No halo, jak? Aha, dobra. Ja chcę dużo kleju. Okej, okay, trzeba było na to przycisnąć. Hand wash, czyli płyn do mycia rąk. Okej, okay, tak, trzeba to tak. Okej. Okay. Czyli to będzie fluffy slime? Ciekawy przepis. Barwnik. New. Może jakiś ten... Ale teraz mam naprawdę, jest dość spory wybór kolorków, bo zobaczcie, to są takie różne połączone kolorki. To są pojedyncze. I jakieś nowe, jakieś stworki. I nie wiem, co totalnie wybrać. Czy mogę... A to jeszcze w bok można? Dobra. Ten. Czy ten. Unicorn. Galaxy. Rainbow! Wow, naprawdę to jest fajne. Ej, nie spodziewałam się. Yellow. Purple. Orange. A ten? Jakiś straszak. Dobra, weźmiemy galaksy. Troszeczkę mnie to zaintrygowało. I tutaj przechylamy. Bo chciałabym zobaczyć galaksy, a raczej ręką? Nie szpatułką? Przecież tam jest... Okej, okay. A, dobra, okej. Okay. Trzeba tak robić palcem, no dobra. I tutaj leci ten pasek, który nam pokazuje, ile zrobiłam tego, ile jeszcze jest do wyrobienia tego slajma. No dobra. Wydaje się być to spoko, ponieważ się takie odgłosy, takie są fajne podczas robienia tego slajma. O, jak dużo nam cała micha slajma, czy jakaś strzałeczka nam... Dobra, to się rusza fajnie. Okej, okay, no i co dalej? To wszystko? Aha, teraz co chcemy robić z tym slime'em? To jiggle. Okej, dobra.
Ale to w ogóle wibruje telefon, jak dotykamy tego slajma, że on się tak trzęsie. Okej, okay, śmieszne. Wow, okej, okay, nie spodziewałam się. I powstało nam 5 nowych. Jeszcze raz. Nie wiem, chyba chcę coś innego zrobić. Te są... Może bym chciała to zrobić. Aha, dobra, kumam. Jeżeli chciałabym wykonać różne takie tutaj te ruchy, to widzicie, że tutaj jest ikonka taka w prawym dolnym rogu, która nam się odblokuje podczas oglądania reklamy. Ale zrobimy to tylko raz. Na sztyki. Dobra, o Jezu. Coś nie chce nam wejść. Nie wiem, czy to mój internet. Ojeju, ojeju. No dobra, szkoda. No nic, w każdym razie ta aplikacja nawet była spoko. Jeszcze nam zostały 3 Slime Maker. Potem jest Glitter Slime i jeszcze jestem bardzo ciekawa Fluffy Slime Maker. Wszystkie się nazywają tak samo, Slime Maker plus gdzieś dodawane są różne inne słówka typu Fluffy, typu Galaxy, więc dobra, to wygląda nawet spoko. Fajny jest ten napis Slime i tutaj jest 2 dzieciaczków, które idą właśnie do tego sklepu slime'owego. Można wyłączyć głos, może tutaj coś posunąć w ustawieniach, ale ja tego nie będę robić. Okej. No i co to jest? Bo są różne jakieś takie, wiecie, efekty. Dobra, powiedzmy, że to jest woda. Ja jestem w stanie się domyślić, że to jest woda, ale... Co to jest? Okej, to wygląda jak pianka do golenia. Nie, to jest pianka do golenia. Dużo nie trzeba tutaj, to był klej chyba. Dużo tutaj nie trzeba zrobić, bo wystarczy, zobaczcie, kliknąć. Dobra, tu jest na obrazek, że to jest mydło do... Znaczy tak, mydło do mycia rąk w kształcie pianki. Co to jest? Ty, ja po prostu się tutaj gubię! Czemu to nie jest opisane? Co dodajemy? To może był cukier, a to jest co? Mąka, to wygląda jak mąka. Okej, okay, gdzieś... Tu jest mąka ziemniaczana, kukurydziana, okej. Okay. Ech, szkoda, że nie ma opisów, naprawdę, przysięgam. Różowy wezmę. Nie będziemy oglądać. Szkoda naprawdę, bo to wiele wyjaśnień. Na przykład można by było zrobić slime z przepisu z aplikacji. No i dużo nie musicie robić, wystarczy, że klikacie, nie ruszacie tym, ani nic nie są wydawane. Żadne jakiekolwiek dźwięki związane z slime'em, więc to jest dla mnie taki minus. Tak szczerze. No i co? Dalej tutaj strzałeczka, czy glitter mogłam? No thanks. Aha, i tutaj też możemy... Dobra, to chcę robić to. Będą wydawane dźwięki? Dobra, musimy rozłożyć slajma tutaj na tacy. Okej, okay, no i co? I teraz jest rozłożony, tu też jest ten pasek. Ale to nie są takie dźwięki, jakie są w slajmach. Zawiodłam się troszeczkę. Ja doceniam... Nie, co ja zrobiłam? Nie, nie, nie. Jeszcze raz bym się chciała tym pobawić. Dobra, zróbmy slajma. Ale szkoda, że nie ma takich typowo dźwięków slajmowych, które ja bardzo doceniam. To jest klej, które doceniam w tych aplikacjach, ponieważ dzięki temu sobie czujemy, że robimy tego slajma, bo czasem niektórym osobom wystarczy dźwięk. To jest ASMR wtedy, tak? Wtedy bym nagrywała filmy typu ASMR. Ale zobaczcie, zrobienie tego slajma jest proste, ale niestety trzeba się mniej więcej domyślić, co to tutaj jest. No niby są obrazki na tych rzeczach, na tych produktach, ale no nie każdy się zorientuje, tym bardziej nie każda osoba, która... Jeżeli ktoś wcześniej nie robił slajma, to może mieć ciężko. Ja dalej nie wiem, co to jest. Sól? Czy ktoś z Was miał tę aplikację? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Czekam na Wasze komentarze.
Dobrze, teraz wybierzemy barwnik pomarańczowy, bo na inne kolorki trzeba... Dobra, wzięłam czerwony. Bo na inne kolorki trzeba oglądać filmy, to znaczy reklamy, za które no zarabia ta aplikacja. To jest coś normalnego, że zarabia ta aplikacja. Nie mam temu za złe, że zarabia ta aplikacja, ale nie lubię tracić czasu. Jak się po prostu bawię w aplikacji, to po całości. Dobra, i wyszła nam Micha Slime. Taka, no sami zobaczcie, taka nie do końca podobna do slime, ale no. I teraz co zrobimy? Może stretch. No z drugą też rozciągaj. Okej. Dłonie mi się zablokowały na boku. Okej, dziwne to jest. I nie wydaje dźwięków, więc dla mnie no słabo. Wychodzę stąd. Jeszcze zostały dwie aplikacje. Glitter Slime. Wchodzimy do niej. Uhu, w tę stronę, ok. Crazy Kids Games. Fajna muzyka się zapowiada. Wow, jak w kinie. No. Okej, fajnie to wygląda i fajne są grafiki i naprawdę wygląda to tak, że chce się tutaj być, ponieważ no slime, poza tym, że super się nim bawi, się go dotyka, to też fajnie jest, jak to wszystko ładnie wygląda, więc dobra. Robimy slime, jest miarka i jest tutaj boraks. Okej, no to przekładamy tego boraksu tutaj. Okej, i teraz co dalej? Wow, czyli tutaj mamy przełożyć. No dobrze, jest boraks w naczyniu szklanym. Bardzo fajnie, water. Jest opisane po angielsku, ale jest. To bardzo dobrze, że aplikacje są po angielsku. Uczycie się angielskiego i tłumaczycie sobie. I to jest plus. Aha, czyli po drodze ta aplikacja nas chwali, że och, super, że dodaliśmy i teraz mieszamy. Dobra, czyli ja mieszam cały czas, bo w poprzednich aplikacjach było tak, że wystarczyło tylko kliknąć i samo mieszało. Ej, to jest naprawdę fajne, bo to jest ładne. Dobra. Glow in the dark glue, czyli klej świecący w ciemnościach. Pięknie! Mamy super slime'a. Ej, podoba mi się ta aplikacja, jestem w szoku. A nie chciałam ją tak, jak pamiętam, jak przeglądałam aplikację przed chwilą w telefonie, mówię, nie ściągnę i wydaje się być nudna. A okazuje się, że naprawdę jest taka jedną z lepszych, którą dzisiaj tak jakby testowaliśmy. Dobra. Ale się długo miesza. Aha, jeszcze wody, no pięknie. Stopniowo. I mieszamy. Pięknie. Okej. I teraz ręką mieszamy, sprawdzamy, czy się nie klei. Ej, podoba mi się to. Wow. Jej, dobrze. Czy zgaśnie światło, żeby sprawdzić, jak świeci w ciemnościach? Lol, naprawdę, zobaczcie. Ej. To jest naprawdę. No co prawda brakuje mi tych dźwięków takich typowych, co slime się rozciąga. Bo to nie są dźwięki, ale... What? Można zrobić zdjęcie i je sobie pobrać lub na maila wysłać. Okej, ale nic więcej chyba nie możemy z tym zrobić. Przechodzimy do domku. Do you want to start over with a new game? Yes. Okej, i zaczynacie od nowa grę, ale to było dla mnie fajne i miłe, ponieważ był slime świecący w ciemnościach. I świecił on w ciemnościach. Dobra, wychodzimy z tej aplikacji, idziemy do ostatniej Fluffy Slime Maker, jak się nie mylę, tak ona się nazywa. Dobra, już obracam telefon w drugą stronę, a tu nie o to chodzi. I sprawdzamy ostatnią aplikację. Powiedzcie mi koniecznie, która z tych aplikacji Wam się najbardziej podobała. Właśnie oceniamy ostatnią. Co już robimy slime? No chyba nie. Okej, to mnie zaskoczyli, o co chodzi? Aha, to był taki wstępniak. O co chodzi? Aha, okej. No to takie... Make slime, jelly boy.
Okej, okay, dobrze, tak zaczęliście, rozumiem. Jeszcze żadna aplikacja z grami czy ze slajmami nie zaczęła się w ten sposób, troszeczkę dziwnie. Ale okej, okay, każdy ma swój pomysł. W każdym razie dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy... która z tych aplikacji jest na waszym telefonie. Okej, okay, simple, sorry. Glit, dobra, tu możemy sobie wybrać jaki chcemy. Ten. Aha, a no, no internet, no to no nie dostaniesz. No to simple niech będzie. A szkoda. Co to jest? Borax? Czy to jest kolejna aplikacja, która niestety nie mówi, ale jest podobna do aplikacji wcześniejszej slajmowej, którą już dawno temu testowałam. Niebieski. Zaszalejmy, mój ulubiony. Ok, czyli to będzie po prostu prosty slime. Może on akurat będzie wydawał dźwięki? Water. Water slime'a robimy. No, ok. Co to jest? Klej. No w końcu, ale dużo go daliśmy. Co to są za proporcje? Dobrze, ta aplikacja przypomina mi inną ich aplikację. Oni coś już podobnego zrobili. No ale przejdziemy ją już do końca. Awesome. Awesome. Troszeczkę niewyraźnie po angielsku to jest mówione, ale... Dobra, mieszamy. Excellent. Nie do końca podobają mi się dźwięki, jakie tutaj zostały użyte. Ale... No nie, ja tworzyłam tą aplikację, oceniam ją z własnej perspektywy. A ja już robiłam takiego slajma. Z tym slajmem nic nie będzie można zrobić potem. Okej. Nie wiem co to jest. W sensie nie tak się robi slajmy, jakby coś. To trochę tak jakby, nie wiem, takie specjalne udziwnienie. Takie nierealne to jest. No i coś się stało z tym slime, no i co dalej? Aha, czyli koniec. No dobra, moi kochani, szkoda, że ta aplikacja tak się zakończyła. Przetestowaliśmy dzisiaj 6 różnych aplikacji. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzu, która wam się najbardziej podobała i którą macie u siebie na telefonie. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani, pa!